Hej, siemano, z tej strony Donner, witam w kolejnym odcinku z Assassina 2. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie takie małe rozeznanie w terenie, czyli pochodziliśmy po Wenecji, dotarliśmy do pracowni Leonarda, wiemy gdzie on właśnie się ulokował, no i też przy okazji poznaliśmy tożsamość templariusza, którego mamy teraz do wyeliminowania. Ten templariusz nazywa się Emilio Barbarigo. Jak widzicie, to jest jedyny cel obecnie, który jest nam znany. Zapewne po jego wyeliminowaniu kolejni templariusze wyjdą nam na światło dzienne i będziemy mieli kolejne cele, ale no na razie trzeba się nim właśnie zająć. Poznaliśmy także tutajszą gildię złodziei, która również ma w tym swój interes. Też chce się właśnie pozbyć tego Emilio, więc oczywiście z nimi mocno współpracujemy. Nową umiejętność też poznaliśmy, jaką jest wspinaczka w górę. To znaczy wspinać się mogliśmy do tej pory normalnie, aczkolwiek w tym momencie mamy też możliwość wykonania takiego jakby wyskoku w powietrze i złapać się możemy dzięki temu krawędzi, które są od nas bardziej oddalone niż do tej pory. Także fajnie właśnie, coś takiego jest już nam odblokowane. No i co? Bierzemy kolejną misję w tym momencie. Zapewne tutaj będzie ktoś właśnie z gildii złodziei, no właśnie. Także pogadajmy z nim i zobaczmy, czego od nas chce. Ben trovato, Ugo. What's the trouble? You and Rosa managed to escape from Seta. But the others were not so lucky. Emilio's captured them and now they await execution. Do you know where they're being held? I know they're still in the district, but beyond that, no. You'll have to look for them. I'll have your brothers back here in no time. Ucieczka. Uwolnij uwięzionych złodziei z rąk Emilio. Sprowadzimy jego braci w jedną zdrowaśkę. Dobra, widzę, że trzy grupy są tutaj, rozlokowane po różnych stronach świata. Północ, południe, no i zachód. Zachód? Tak, zachód. Nie. To było głupie strasznie. No nic, pierwsza grupa znajduje się tutaj. I... I nawet widzę właśnie, że jest możliwość odciągnięcia uwagi tych strażników. Tam jest taka grupa, którą raczej bardziej bym chciał się zająć. Wiecie co? Rozproszcie mi ich, a ja się zajmę... Nie patrzcie na mnie, nie patrzcie na mnie. No właśnie. O, nawet ten się zainteresował. Lol. Chodźcie, kolejny. Zaczemu ten gościu tutaj stoi obok? Nie wiem. Nie wiem, co to miało być. Nie wiem, dlaczego kobiety nagle przestały się interesować tym. Strasznie dziwne. Coś się tutaj zbugowało ostro. Te kobiety, które wynająłem, nagle przestały się interesować tą grupą. Tutaj gościa obok mnie zrespił. No, dziwna sprawa. Wszystko zostało jakby zresetowane w tym miejscu, więc... Niedobrze, ale wszyscy żyją. Wszyscy nasi przyjaciele żyją. Widzę, że teraz już nikt ich nie atakuje, więc dotarcie nie będzie zbyt trudne. Odeskortowanie ich nie będzie zbyt trudne. Czy wy jesteście w stanie to się wspiąć na tą ścianę? Oby tak. No pamiętam, że oni nie za bardzo chcą wszędzie wchodzić. Oni też muszą sobie jakąś taką lepszą trasę znaleźć niż po prostu pionowo w górę. Ale myślę, że to jest taka całkiem fajna trasa, która rzeczywiście sprawi, że będą mogli się tutaj dostać nią. Z tego co widzę, to tak, to są w stanie tutaj wejść. I dobrze, co to było? Gościu się teleportował na moich oczach. Mamy to? Mamy to. Pięknie. Teraz tamci już mogą zdechnąć tak naprawdę i prawdopodobnie prędzej czy później tak się stanie, że ktoś z nich spadnie na dół, na swój głupi łeb i się zabije, no ale cóż. Czy to mi wyjdzie, tak jak mi wyszło w poprzednim odcinku? O kurde. Wiecie co, uleczmy się po prostu, nie będziemy marnować apteczki. Chociaż tych apteczek też mam masę, chyba 15 ich mamy, no nie? Tak, 15 apteczek w ekwipunku, z czego w ogóle nie korzystam. Ale bywa. Jakoś nie wiem dlaczego, w Assassinie 2, Brotherhoodzie i Revelations jakoś nie za bardzo mi się chce korzystać z tych apteczek. Znaczy może stwierdzenie, że chcę, to złe stwierdzenie. Po prostu jakoś zawsze wolę sobie zakupić leczenie u medyka, u niego się uleczyć, niż właśnie zażywać apteczkę. Nie wiem, czym to jest właściwie spowodowane. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć racjonalnie, ale tak właśnie jest. Po tysiaczku zdobytym mamy z jednej i z drugiej skrzyni, świetnie.
lećmy zatem zająć się już celem misji naszej. Tutaj też jest kolejna skrzynia zaraz obok. Dobra, jednak kurde, chciałem powiedzieć, że lećmy do celu misji, że oleję tą skrzynię, ale wewnętrzny głosik mi na to nie pozwolił i cholera, widzę, że to nie jest ta strona. Zaraz, bo tutaj rzeczywiście bym się tam nie przedostał do skrzyni, a myślałem, że to będzie właśnie od strony rzeki. No, ale jednak nie. Kurde, co jest? Teraz mi to nie da spokoju, naprawdę, tego nigdzie tutaj nie ma. Chwila. Mamy naszą nową umiejętność, ale widzę, że i tak tutaj się ona nie przyda, bo jest wejście spoko. A nie, jednak wejścia spoko. O kurde, nawet się Ezio nie chce złapać tutaj, no to no trochę słabo bym powiedział z tym naszym skillkiem. Naprawdę Ezio... Nie wiem, musiałbym pewnie od tej strony jakoś tam przejść, chciałem już odpuścić, ale zobaczę drabinę, no i jednak nie odpuszczę sobie. Ach. Żyjemy, to najważniejsze. Skrzynia zdobyta. Zabrała tylko 500 takiej ukrytej skrzyni, ale cóż, trzeba zebrać wszystkie jak pokemony. Jedna sprawa, teraz mi to przyszło do głowy. Dawno nie wchodziliśmy w opcje i w statystyki. Wy tego nie widzicie, bo wam zasłania... A dobra, wyłączę tą kamerkę, chciałem właśnie bez wyłączenia kamerki wam to pokazać, ale spoko. Mamy 47% gry. Powiem wam, nie za dużo, ale myślę, że jak zaczniemy zbierać sobie piórka, to wtedy naprawdę ten wskaźnik nam podskoczy w górę. Bo jakbym miał obstawiać, to jesteśmy... No więcej rzeczy już mamy wykonanych tak naprawdę w tej grze, więc na pewno 47% gry to jest trochę zaniżone. Tak się prezentują wszystkie inne rzeczy, gdy was to interesowało. Monter Johnny odnowione w 82%. No proszę, bo jeszcze kolekcję tutaj mamy tylko i wyłącznie na 32%, no i wyposażenie też na 71%. Spoko, fajnie naprawdę, że tutaj wszystko jest nam wypisane i nie trzeba się głowić samemu nad niczym. 351 tysięcy zarobiliśmy już w sumie, a wydaliśmy 365. Co? Co? Jak mamy więcej wydanych pieniędzy niż zarobionych? A nie, przepraszam, to jak najbardziej ma sens, bo przecież tutaj pieniądze, które mamy ze skarbów, nie są wliczane w tą statystykę. Tak samo chyba wynagrodzenie za zadania nie jest wliczane, więc okej, ma to sens. Przecież nie, zaraz. Wynagrodzenie zadań powinno być liczone. A może nie powinno być liczone? Kurde, nie wiem. Wydaje mi się w takim razie, że trochę jest to albo zaniżone, jeśli chodzi o wydatki, albo ta kwota jest zaniżona, albo kwota zarobionych jest zawyżona. Nie wiem sam, jak na to patrzeć. Ale coś mi się tam normalnie nie zgadza. Dobra, chciałem użyć tego, jak widzieliście, bombki swojej. No, ale nie pykło. A zresztą... Znowu mi nie pyknie. Dobra. Korzystaliśmy z ich broni do ich pokonania. Tam się zareagują? Nie zareagują. Strażnicy obok nich przebiegli, inni uciekali jak zające. No ale tamci nie zareagowali, więc tyle dobrze. Wiecie co, koledzy? Tutaj nie będziemy się srać tańcu. Tylko taki myczek zrobimy. Serio? O, dobrze jesteście, naprawdę. Kurde, chciałem tutaj uciec przed nimi. Nie chciałem, żebyśmy się wdawali w walkę, a wy co zrobiliście? Aj, beznadziejni jesteście, beznadziejni z was złodzieje. Złodzieje właśnie tutaj powinni przede wszystkim liczyć na ucieczkę z miejsca zdarzenia, a nie kurde do walki się rzucać, tak jak wy. Nie podoba mi się to, panowie. I nie podoba mi się też tutaj ten fakt, że kurde wyjście stąd jest trochę skomplikowane. NPC-fy Assassin'e dwójce nie potrafią pływać. Tu trzeba mieć po prostu na uwadze, bo tak samo jak właśnie tamci strażnicy, których w poprzednim odcinku rzucałem do wody, nie potrafili pływać, tak samo nasi sojusznicy nie są w stanie pływać. Więc trasę tutaj trzeba sobie wyznaczyć jakąś taką lepszą, a że jest to Wenecja, to wiadomo, że wszędzie jest woda, gdzie tylko się nie ruszymy. Więc to wyznaczenie trasy jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważną rzeczą. Przy okazji dawajcie plakacik, zdejmiemy sobie. Rozgłos minus 25%, no i klasa. Raz jeszcze tak samo sobie wejdziemy, chciałem... Dobra, nieważne. Wejdziemy jednak tak. No, chodź. Dziękuję. A jolo. Nie wiem, czy to było zbyt mądre, powiem wam teraz tak po tym fakcie, że może nie do końca, ale na szczęście przeżyłem.
Więc w sumie można powiedzieć, że było to mądre, bo nie zginąłem. Gdybyśmy zginęli, to wtedy byłoby to głupie. Chłopie, odsuń się tutaj, muszę zamordować strażników. Tam kolejni już czekają na bycie. Okej. W ogóle miałem wrażenie, że to Ezio mówi. Taki bardzo podobny głos miała ta postać. Ale oczywiście nie, to nie był Ezio. Ładnie. I zobaczcie, jak się fajnie udało wszystkich wyeliminować. Ten się nawet ubał nas. Nie no, gościu, nikt nie przeżyje. Nikt nie ma prawa wyjść stąd cało. Ładnie. I mamy też tego typa całego, który... Jak to było określone? Urzędnik? Urzędnikiem jest ten gościu, który jest ikonem oka oznaczony? Nie pamiętam, ale tak czy inaczej, chłop zginie. Niezależnie kim on jest, czeka go śmierć. Dobra, z tą grupą poszło naprawdę cacy. Muszę przyznać. A przejdźmy sobie tak, standardowo już. Dobrze. No i panowie, chodźcie. Coś tam tak zatrzymaliście. W górę. Albo przynajmniej jedna osoba niech wejdzie na górę. Reszta rzeczywiście może sobie poczekać. Tylko dobrze by było, żeby nikt nie zginął. I będę zadowolony. Nikt nie zginął. Świetnie. I aim to please. I'll let Antonio know about our progress. Come find me later. I've got another job for you. What sort of job? Meet me near the docks and I'll explain. Molto bene. Okej. 2500 znowu zarobione. Fajnie. Czyli tak, misja ucieczka. No, nazwa bardzo adekwatna, ale powiem wam, że... Nie wywarła ta misja na mnie dosyć dobrego wrażenia. Niezbyt mi się ona podobała. Mam nadzieję, że następna będzie po prostu lepszą misją już. Kryjówkę asesynów sobie jeszcze odpuścimy. Uff. Zrobimy sobie to następnym razem. A teraz chodźmy po prostu kontynuować wątek główny, bo ostatnimi odcinkami... Nie no dobra, co ja gadam. Już chciałem powiedzieć, że w ostatnich odcinkach tego dużo nie było, ale nie, nieprawda. Robiliśmy te misje główne też. Także nie było tematu, nic nie mówiłem, zapomnijcie o tym. Wejdźmy sobie tak. Zeskoczmy. No i Ugo, co tym razem dla nas będziesz miał, co? Przyjacielu? Rescuing my brothers was more than just an act of charity, Ezio. The men you freed will play a vital role in the weeks to come. Just ask for their help and they'll join you. And once I have my little band of thieves? Send them towards a group of guards. And they'll create a distraction. Opening the way for me. Exactly. Saves me from having to bloody my sword. I like it. Exactly. Now I'll tell you what to do with them. Antonio's plan calls for a bit of deception. We're to imitate his archers, which means we'll need the armor that they wear. A shipment of the stuff has just been loaded into chests and now awaits delivery to Seta. Loot the chests and retrieve the outfits. When that's finished, I'll need you to fetch me a boat as well and bring it back here. We'll use it to move our men into the palazzo undetected. Consider it done. Ma to sens. Szara zdobi człowieka, okradnij skrzynię zawierające odzienie straży Emilia, następnie ukradnij łódź i wróć do Ugo. Okej, plan naprawdę dobry. W porządku, przeszukaj 3 skrzynie. Dobra, inaczej. Plan może nie do końca być dobry. W sumie nie wiem, jak ocenić sam plan, ale... Założenie, czyli to, co będziemy mieli z tego planu, jest jak najbardziej, no myślę, że dobrą rzeczą. Stroje w taki sposób ukraść, w taki łatwy sposób ukraść można, no zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie łatwo jak przy tym pierwszym, ale tak czy inaczej, zdobycie strojów chodzi mi o to, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym posunięciem. Bardzo dobrą rzeczą. O, przydało nam się teraz wykorzystać ten cały skok, bo Ezio nie chciał go użyć automatycznie. W sensie, tego skoku automatycznie Ezio nie używa, sami musimy go klikać, ale chodzi mi o to, że Ezio bez tej umiejętności nie mógł się wdrapać wyżej. Więc fajnie, że właśnie tą umiejętność już mamy. Dobra, tutaj kolejny skarbik.
Widzę, że ta już nawet więcej osób pilnuje go, ale skorzystamy sobie z pomocy złodziejaszków. Wy odciągniecie uwagę wszystkich. Idź, idź. Śmieszne trochę to jest, że tak po prostu zostawiają skrzynię, żeby zająć się tymi bandziorami, no nie? No jedna osoba powinna zostać jej pilnować, ale widzę, że oni mają naprawdę wywalone jajca. Chodźcie też tutaj za mną, bo już podejrzewam, że się możecie za chwileczkę przydać i jak widać miałem rację. Przydacie mi się mocno. Pięknie. Cudownie bym powiedział nawet, cudownie. Dobra, ukradnij łódź jeszcze. No z łodzią już... Dobra, powiem tak, nie sądziłem, że oni się patrzą w moją stronę i nie mam kurde bombek dymnych, to też trochę słabo. Chciałbym je mieć, wiecie co, nie chcę się wdawać w walkę, wy mi tutaj pomóżcie. Złodziejaszki, wy mi tutaj pomóżcie. Ale mogę to zrobić naprawdę po cichu, tylko że kurde... No nie wiem, nie sądziłem, że ci samo odwrócenie w moją stronę i tyle. Więc sam spieprzyłem sobie tą misję tak lekko. Szybko, no weź mi to. Strzelaj! What the hell? O kurde, powiem wam, nie sądziłem, że aż tyle ich tutaj jest. Znaczy myślałem, że po prostu jeden tutaj co najwyżej będzie i to wszystko. No ale jak widać... Jak widać nie do końca jeden, w każdym razie zapraszam do mnie, no chodźcie, chodźcie. Tak, skoczcie, skoczcie panowie, skoczcie, niczym się nie przejmujcie. Nie no, nie. O Boże święty, Ezio. Dobra, wy się z nim bijcie. Chłopiety, uważaj trochę, bo jak spadniesz, to kaplica. No ja no, dobra, to było całkiem niezłe. Fajna misja. Naprawdę fajna misja. Tylko, że w wykonaniu naprawdę była ona tragiczna. Ale cóż. Niech i tak będzie. No, jak widać, kryjówka Gildii Złodziei jest już zaraz obok. Więc spoko. Poszło szybko i sprawnie. Molto bene, Ezio. This is exactly what we needed. I'll let Antonio know you finished the job. Dziękuję. Za twoją aprobatę. A teraz, panie i panowie, myślę, że przyszedł czas na spróbowanie nowego odzienia. Trochę się w tym pobijaliśmy, więc zobaczmy nową rzecz. Sprawdźmy to całe dodatkowe okrycie, które właśnie z jakiegoś DLC-ka. One praktycznie wygląda tak samo jak to, co przed chwilą mieliśmy, chociaż dobra, jednak nie. Ma tutaj takie czarne, znaczy czerwone wzorki na tym czarnym kolorze. No mi się podoba bardziej niż Heban. Nawet powiedziałbym, że o wiele bardziej niż Heban mi się podoba. Fajnie, fajnie, fajnie. Teraz lećmy do Antonio po kolejne zadanko. Myślę, że już nawet w tym odcinku uda nam się wyeliminować tego całego Emilio Barbarigo. Ale oczywiście nie ma co wyprzedać faktów, bo też nie mam pewności, że tak rzeczywiście będzie. Po prostu tak mi się tylko wydaje w tym momencie. A różnie może być. Koleś. Czemu... Ty go nie możesz... Aha, wiem dlaczego ty go nie możesz, bo naciskam zły przycisk. Ma to sens. Wiesz co, typie? Spróbujmy to zrobić. Czy ty przez to zginiesz i... Dobra, Ezio, nie jesteś w stanie żyć tak wysoko. Spoko. Także się nie przekonamy. 1500 po prostu uciekło mi w tym momencie. Tyle tylko, że... No nie potrzebuję tego. Naprawdę nie potrzebuję tych pieniędzy, więc nie będę jakoś mocno płakał. Nie będę mocno płakał z tego powodu. Wiesz co, ty mi daj tej amunicję. Noże sobie odnowimy i tak samo bombki dymne. To musimy odnowić zdecydowanie. No i tak to wszystko mamy zakupięte już właśnie w poprzednim odcinku. Naprawmy sobie jeszcze zbrojkę. Czemu by nie? I bierzmy się od razu za następną misyjkę. Antonio, powracamy w wielkiej chwale. Ah, Ezio. I was hoping you might return. I want your advice on something. Of course. Tell me what troubles you. Emilio has turned some of my own men against me. Bribery and blackmail, is it? Yes. And we cannot strike until the traitors are dealt with. They're still somewhere in this district.
keeping tabs on us and reporting back to Emilio. Not for much longer, they're not. Sprzątanie domu. Znajdźcie zabijcie zdradzieckich złodziei. I tacy muszą się znaleźć, jak widać. W porządku. Stąd nie ma fajnego, dogodnego wyjścia. Wyjdźmy tędy, żeby nie musieć wchodzić na dach. W ogóle jak beznadziejnie ten cały nóż rzeźnicki wygląda w naszym ekwipunku, w naszym wyposażeniu. Dramat. Halo, halo, czy ktoś widział tutaj zdrajcę? No, tamten jest po prostu chyba zwykłym strażnikiem. Nie świeci się na złoto, więc raczej tak. Pewnie zdrajca będzie... Na statku zapewne będzie. O, nawet go chyba widzę. Nawet go chyba widzę. Ja oczywiście, że go widzę. Tam się szwenda. No dobrze. O dziwo, podpływamy tutaj i nikt nas nie wypatrywał. Dopóki nie zacząłem tego tematu poruszać, to wtedy nagle ktoś się zainteresował. Słuchajcie, tutaj. Ezio, dasz radę, jak myślicie? Da radę? Da radę. Jasne, że tak. No tutaj niestety nie jestem w stanie użyć... O! Sam dał radę mi wskoczyć, świetnie. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Nie widzisz mnie. I ty też mnie nie widzisz, kolego. Fajnie by było po prostu wyeliminować tego typa, jak będzie przechodził obok mnie. I widzę, że zaraz taka opcja będzie dostępna dla nas. O, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chwila, moment. Nawet ten nie patrzy, tamten nie patrzy. Kurde, tamten patrzy. Aha. Nie mogłem go podciągnąć. Nie było takiej możliwości, żeby go właśnie wciągnąć ze mną, więc musiałem to załatwić w ten sposób. Ale tak czy inaczej, ucieczka udana. Nie mamy w tej części Assassina żadnych takich dodatkowych questów w questach. W następnych częściach będzie coś takiego jak pełna synchronizacja. To wam już mogę raczej zespoilerować, szczególnie, że to nie jest jakaś, nie wiem, Bóg wie jak istotna rzecz. Ale będzie coś takiego jak pełna synchronizacja w questach głównych. I po prostu w tych questach głównych chodzi o to, by zrobić jeszcze jakiś poboczny cel. Na przykład nie dać się zauważyć. Jeżeli coś takiego zrobimy, no to oczywiście wtedy mamy 100% synchronizacji w danej misji. Co będę musiał robić, jeżeli będę przechodził grę na 100%. Więc tak to wygląda. I na szczęście, znaczy na szczęście, nie na szczęście, bo w sumie ta cała pełna synchronizacja to coś, co mi się zawsze podobało. Lubiłem robić takie poboczne cele, które nie są wymagane przez grę, ale są opcjonalne i jest to zawsze jakieś takie dodatkowe wyzwanie. I nawet jak nie przechodzi grę na 100%, to lubiłem właśnie sobie postarać się takie te opcjonalne zadanka porobić. I to, do czego zmierzam, to to, że właśnie tutaj czegoś takiego nie mamy. Więc tak czy inaczej, nie musiałem się zachowywać cicho, mogłem to zrobić normalnie. A podejrzewam, że w przypadku, gdybym grał właśnie w Brotherhoodika, to możliwe, że tutaj jednym z takich celów pobocznych do pełnej synchronizacji potrzebnych byłaby kwestia tego, by być niezauważonym przez przeciwnika. Tak po prostu mi się coś wydaje. Ale nie przekonamy się. No chyba, że w przyszłości wyjdzie, nie wiem, jakieś kurde remake Assassina dwójki, w co wątpię. Prędzej jakiś remaster, ale jak będzie to remaster, no to też tam nie będzie żadnych zmian względem rozgrywki, więc na pewno coś takiego jak pełna synchronizacja też tam nie będzie miało miejsca bytu. W sumie właściwie mówię tutaj o tym, że być może będzie w przyszłości jakiś remaster Assassina 2, ale tak się składa, że Assassin 2 już dostał swój remaster. Tak samo Brotherhood i Revelations, tyle tylko, że tego remastera nie ma na kompa. I jakość tego remastera powiedziałbym, że na premierę można było ją przyrównać do jakości Defective Edition. Teraz nie wiem, jak sprawa wygląda, ale wtedy no tak właśnie było. Dobra. Sprzątanie domu zaliczono, czyli co, znowu musimy teraz wrócić do Antonio, tak? Antonio Banderasa. Nie no, to nie ten typ. Za chwileczkę wrócimy do niego, tylko jeszcze chciałbym zabrać sobie ten skarbik. I w sumie tak się zastanawiam, bo dużo rzeczy zrobiliśmy już w tym odcinku, no nie? Czy może nie lepiej porobić jakieś rzeczy poboczne? Czymś takim się zająć? I właściwie mamy tutaj możliwość... zerknięcia do gołębnika, ogarnięcia kilku zleceń asasyńskich i chyba właśnie na tym się teraz skupimy.
Rzeczywiście, questy główne były już trochę zrobione, więc fajnie byłoby czymś zapełnić ten odcinek innym, żeby nie było zbyt monotonnie. Chociaż czy przy questach głównych można czuć monotonnie? Zresztą w ogóle grając Assassin'a dwójkę, ja nigdy nie czułem tej monotonii, także złe słówko zostało przeze mnie użyte, a za chwilę zginę. Chyba to będzie ten pierwszy raz, kiedy rzeczywiście z chęcią użyję lekarstwa, nawet dwóch. Jeden nie wystarcza, tyle mamy tego życia. Tutaj też jest kolejny skarb i za chwileczkę go sobie zbierzemy, ale najpierw weźmy misję. Gęstsza niż woda. Wysyłam jednego ze swoich ludzi, by pomógł ci wyeliminować spiskowca powiązanego z arcybiskupem Salviati. Pokieruj on gondolą i wskaże twój cel. Podążaj za nim w pewnej odległości i unikaj walki, dopóki nie będziesz gotowy, by uderzyć. Dobrze, akceptujemy misję. I zaraz, co? Tutaj była mowa o arcybiskupie Salviati? Chwila, tak to przeczytałem, kurde, na głos i sam nie wiem. Czyli co, jakby akcja tego questa dzieje się jeszcze przed tym, jak wymordowaliśmy spiskowców? Musiałbym raz jeszcze przeczytać tego questa, żeby mieć 100% pewność, ale tak teraz mi się wydaje, że może być. Że o to właśnie tutaj chodzi, że akcja dzieje się wcześniej. A to nie ma kompletnie sensu, bo myśmy do Wenecji wyruszyli już po zlikwidowaniu spiskowców. Więc tutaj nawet nie było takiej opcji, żeby dostać się wcześniej. Ecja na pewno wcześniej w Wenecji nie był. Nie wiem. Dziwne. Dziwne to trochę, ale może po prostu ja coś źle przeczytałem. Także nieważne. Wy na pewno teraz wiecie więcej niż ja, bo zawsze sobie mogę się cofnąć. Ja ewentualnie sobie na to spojrzę po nagraniu odcinka i tyle. 90 metrów mamy do naszego celu, tak? Może być. I zobaczcie, w tym momencie rzeczywiście jest tak, że odległość do celu, który właśnie zabraliśmy, jest pokazywana na radarze. A pamiętam, że kilka odcinków temu, jak robiliśmy zlecenia asasyńskie, to wtedy zawsze była pokazana odległość do mojego głównego celu, który o dziwo właśnie był na radarze pokazany, a tutaj ten cel nie jest pokazany na radarze. W sensie, jak tylko zabrałem właśnie tą misję asasyńską, to od razu mój główny cel zadania zniknął. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak to wygląda. Spokojnie, 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 zaraz ciebie czeka kres. No nie, no zbyt długa ta animacja była. Zbyt długa była ta animacja, ale to nic. W porządku, tysiaczek zarobiony. Weźmy sobie, umyjmy ręka w wodzie. Bo rzeczywiście trochę się nam pobrudził. Okej, okay, ty będziesz płynął sobie tak. To kiedy tylko będziesz gotowy, to startuj. Płyń. Chyba nie będziesz gotowy, dopóki się nie zbliża. Pewnie na 15 metrów muszę się zbliżyć. Dobrze myślę? No, dobrze myślałem. 15 było na 14 chyba i ruszył. Okej. Okay. Szkoda, że niestety nie możemy sobie wejść na tą łódź i... wiecie, z nim sobie płynąć, zeskoczyć potem. Ale nie, nie ma tak łatwo. Poruszajmy się dachami i myślę, że tak będzie właśnie najlepiej. O! I gra nawet ograniczyła mi tutaj możliwości poruszania się. A nie, przepraszam. Niczego mi nie ograniczyła gra. Po prostu to jest ta cała ściana animusa, dlatego że to jest następny obszar w grze. Obszar, do którego obecnie nie mamy dostępu. Co też daje nam podpowiedź, że rzeczywiście on będzie płynął w tą stronę. Nigdzie nie będzie skręcał. Spoko, spoko. Czekajcie, może tędy, nie będę tutaj świrował, bo znam życie, to bym spadł po prostu na dół, nie doskoczył. Więc na spokojnie, to sobie zróbmy. Fajne balkony, ale trochę useless. Nie ma drzwi, które prowadzą na ten balkon, czyli co, ktoś oknem musi wychodzić. Co prawda, ja kiedyś taką sytuację miałem rzeczywiście, że jak sobie mieszkałem w poprzednim miejscu zamieszkania, jakkolwiek to brzmi, to wtedy właśnie... miałem taką sytuację, że na balkon dało się wejść tylko od strony kuchni, a ja miałem pokój właśnie połączony jakby z tym balkonem. Znaczy, był duży balkon, gdzie było wejście od strony kuchni. Mój pokój znajdował się niedaleko tej kuchni i balkon był na tyle duży, że też sięgał on mojego okna. Więc zawsze na ten balkon sobie po prostu wychodziłem przez okno i wyglądało to trochę może śmiesznie dla sąsiadów, ale mi to skracało właśnie podróż.
Od taka historyjka mała, raczej niezbyt ciekawa, ale jednak. Ale jednak mogłem coś powiedzieć. Daleko jeszcze będziesz płynął, panie kolego? Być może to już tutaj gdzieś? Coś powątpiewam, ale kto wie. No nie, zdecydowanie dalej. Bo kompletnie nie ma tutaj nikogo, kto by był jakby takim obiektem zainteresowania naszym. Więc lećmy dalej już. Może gdzieś tutaj, w tą stronę. Zaraz, jak sobie klikniemy mapkę. Dobra. Już wiem, gdzie będzie płynął. To jest taki lekki, ale powiedziałbym cheat lekki, który sprawia, że widzimy właśnie, w które miejsce dana postać podpływa. Bo od razu teren zastrzeżony jest od początku misji, więc no wiadomo już, gdzie on będzie się kierował. Teraz tylko tak troszkę się poruszać za nim, troszkę obok niego. Właściwie myślę, że nie. Od razu sobie tutaj pójdziemy. I zrobimy taki meczek, że... O, dzień dobry, dzień dobry. Zlikwiduj cel, spoko. Zrobimy taki meczek, że spróbujemy to zrobić właśnie po cichu, w tym momencie już. Ładnie. Tutaj dwójeczka, tak, tak, jak najbardziej dwójeczka. Ślicznie. Nie wiem, dlaczego się zrespił kolejny osobnik, ale cóż. W takim razie też zginie. Czy miałeś tutaj jakąś gotóweczkę przy sobie, kolego? 12, a czy ty zrespiony ledwo co, miałeś jakąś gotóweczkę przy sobie dodatkową? Truciznę miałeś, no dobra. Nie wiem, myślę, że jak się osoba tak zrespia, to po prostu będzie to jakaś wyjątkowa osoba, ale nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Skoczmy po ten skarbik jeszcze. I myślę, że polecimy z kolejnym zleceniem asasyńskim. Tutaj bym pewnie, gdyby to była jakaś inna seria, to bym pewnie zrobił cięcie, ale... Z racji tego, że jest to Assassin dwójeczka, gdzie cięć ma nie być żadnych. To tak sobie... Nie wiem, postanowiłem. Nie wiem właściwie dlaczego, ale tak wyszło w praniu. Że nie będzie żadnych cięć, no to oczywiście teraz też cięcia nie robię i będziemy tam zmierzać wspólnie na miejsce. Kolego, cicho być. Kiedy ja mówię, szkoda tylko, że to jest jeden właśnie ten punkcik, skąd możemy te questy odbierać. Podejrzewam, że po prostu jak odblokuje się mi następna dzielnica, to wtedy będzie kolejny punkcik dostępny. No ale tak czy inaczej właśnie na tak dużą dzielnicę jak właśnie to Sao Paulo. San Polo, nie pamiętam już tej nazwy. W każdym razie jak na tak dużą dzielnicę, to jednak przydałoby się, żeby jeszcze jeden gołemnik tutaj był. Ale cóż. I też właśnie musimy trochę tutaj te kwestiki przyspieszyć w... Te kwestiki właśnie związane z zabójstwem przyspieszyć, no bo kurde, tego jest dużo, naprawdę dużo. Okej, okay, to było śmieszne, ale hej, wyszło. Postaram się im uciec, bo naprawdę nie chcę mi się z nimi walczyć. O! Fajnie. Taką ucieczkę teraz rozumiem. Teraz z powrotem na górę, co będzie naprawdę bardzo szybkie. Dosłownie 5 sekund nam to zajmie, nawet myślę, że... No nie. Mniej niż 5 sekund na pewno nie. Ale jednak szybkie to było. Assassione. Zero tolerancji. Jedna z sojuszniczek naszego rodu jest bezustannie nękana przez kupca z rodziny Soderini. Wyrwę go tak, by się o tym nie dowiedziała. Nie chcę jej wystraszyć. Zabij kupca, ale nie pozwól, by wykracie kobieta, którą goni. Okej. Okay. Czyli tak quest się ma. Dobra. Po prostu ma ona swojego stalkera, który ją prześladuje i trzeba się pozbyć stalkera bez informowania o tym tej kobiety, tak żeby właśnie ona o niczym nie wiedziała. No dobra. To było śmieszne, naprawdę. Fajnie wyszło. Dawajcie pieniążki. 500 równe, fajno. I lećmy. Naszego celu. Niestety teraz nie ma pokazanego wskaźnika informującego, ile nam zostało do tego miejsca, ale już widzę na radarze, że jest one blisko. Także dobrze.
Czyli tak, teraz tylko i wyłącznie trzeba zlokalizować jeszcze tą osóbkę. Jeżeli ona jest śledzona przez jakiegoś gościa, to podejrzewam, że ten gość też się znajduje wyżej. Chociaż no oczywiście też może być gdzieś na dole, ale to jest jednak Assassin's Creed, więc obstawiam, że ta osoba jest rzeczywiście gdzieś wyżej. No nic, szukajcie, a znajdziecie. Na pewno go zaraz wyczajimy. Ale najpierw skrzynia ze skarbem. Tego odpuścić nie odpuścimy. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze zdążę ciebie złapać chyba. O właśnie. Więc... A, jednak na dole jest. Okej. No dobra, tego się nie spodziewałem. Cel zlokalizowany. I co, to jest ta kobieta, która o niczym nie może się dowiedzieć? Nie, użyłem trucizny na nim. Raczej się nie dowie o niczym. Zobaczmy, jak się sprawa rozwinie. Ten dostał świra totalnego. Da hell. Dobra, chłopie, grajek. Spierdzielaj. Brunet, żołnierz się rzucił. Aha. Chłopie, ja tu pieniądze rzucam, a ty mnie przepychasz? Niezbyt fajne, niezbyt fajne. No właśnie. Tak trochę zacząłem mieć obawy, że coś się mogło zbugować, bo strasznie długo czekałem na to, aż quest zostanie rozwiązany, no ale nie, jednak nie zbugował się nic. I zobaczcie, nie mam już żadnego questa teraz tutaj dostępnego. A to ci normalnie psikus ze strony gry. Okej. To jestem naprawdę w szoku, że tak szybko udało się te questy wykonać, że tylko i wyłącznie dwa były dostępne. Pewnie po prostu kiedy następna dzielnica będzie odblokowana, to wtedy następne questy się nam też odblokują. No cóż, spoko. Czasami tak jest. W tej sytuacji wybierzemy się raczej do Forli. I tam sobie zrobimy jakiegoś questika, Andersika Breivika. Tak mi się wydaje. Chociaż... Nie, no dobra, jak już tak uzgodniłem, jak już tak powiedziałem, tak tego się trzymajmy. I rzeczywiście udajmy się do Forli, tylko że jeszcze wcześniej bym się udał do Monteriggioni po hajsik. Chociaż może ten hajsik byśmy sobie odpuścili w tym odcinku i zrobili to w następnym. No nie wiem, nie wiem. Zaraz zobaczymy, jak tylko dobiegnę na miejsce. Kurde, 24 tysiące, no to może jednak lepiej teraz to odebrać. Nie, nie chcę mi się teraz tego odbierać. Po zastanowieniu wybierzmy Toskanię. Dlaczego Toskanię? Dlatego Toskanię, że tutaj chyba też mamy jakieś zlecenia zabójstw do przeprowadzenia. Więc byśmy sobie tutaj jednak ogarnęli jakiegoś tego questa. No i rzeczywiście jest. Więc tym się zajmijmy. I przy okazji tutaj nie rośnie nam ten cały wskaźnik incognito. Więc też fajnie, fajnie. Nie, ale to są questy właśnie, które były wcześniej pokazane, no bo oczywiście tej Toskanii mieliśmy już dawno odblokowaną. Więc też wolę sobie właśnie te questiki teraz porobić i potem robić to następne, bo raczej te następne, tak wiecie, z założenia będą trudniejsze, no nie? Im dalej w las, tym trudniej, tak się mówi, więc prawdopodobnie będą one trudniejsze, więc teraz wolę sobie zrobić te łatwiejsze. Nie ubróć rąk. Czterech gwardzistów San Gimignano spiskuje, aby mnie zabić. Chcę, aby zniknęli. Ludzie zaczynają rozpoznawać twój styl. Musisz wyjmować strażniku bez użycia broni. Okej. Okay. Czyli co, na przykład może do wody i wrzucę czy coś. I będą zabici. Aj, zobaczcie, teraz znowu mam ten wykrzyknik pokazany. Już rozumiem, o co chodzi. Jeżeli bierzemy misję główną z miejsca... Znaczy nie, jeżeli mamy misję główną w miejscu, z którego bierzemy misję zlecenia zabójcy... Zlecenia zabójstwa. Czy to misja asesyńską. To po prostu wtedy ten nam wykrzyknik znika z misją główną. Nie pojawia się on na mapie. Ale jeżeli misję bierzemy w jakieś inne lokacje, no to wtedy rzeczywiście ten wykrzyknik też pozostaje na mapie. Spoko. I bez użycia broni, tak? Muszę zlikwidować ich wszystkich. Wydaje mi się, że...
że trucizna byłaby też rzeczą, którą mógłbym mu zaaplikować. Tak obstawiam. Że wiecie, to jest jednak trucizna, zabójstwo trucizną, a nie przy użyciu broni, więc... Raczej ma to sens. Też mogłem tutaj tych sobie wziąć. Najemników wynająć i po prostu oni by się nim zajęli. Raczej wtedy też to by zadziałało. Ale nieważne. Bierzmy się za kolejnego typa. Mam tylko nadzieję, że rzeczywiście jak tylko ten gość zginie, to że gra nagle mi nie powie, że mi się sfailowałem. Jest desynchronizacja. I zobaczcie, teraz też mamy właśnie tę umiejętność, jak szybko udało się mi tutaj wejść na tą wieżę. To jest coś, no nie? To jest coś. Ty już sobie leć tam, na dół, w ten sposób zginiesz. Ty jesteś moim kolejnym celem? Nie. Zdecydowanie nie jesteś. Nie wiem, czemu ja się tak długo zastanawiałem nad tym, skoro ten mój cel jest pokazany dużo, dużo, dużo dalej w przód. Ale bywaj, tak? Zdecydowanie jeden będzie na wieży. Czy nie, 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 nie. Musi być gdzieś na wieży. Zdecydowanie na wieży, tak. Tak, jeszcze jak. Kurde. Ecio, nie podoba mi się to, że nie chcesz tam drapać i nie podoba mi się to. Już się mi podoba. Myślę, że walniemy o ziemię. Ale jakoś się udało. Tędy przejdźmy sobie. Szkoda, że tutaj nie ma czegoś bliżej, niżej. Dobra, widzę, że tutaj będzie trzeba pokombinować troszkę. Tu jeszcze damy radę, ale no rzeczywiście tutaj już trzeba będzie na boczek zejść. Chyba do tego nie doskoczymy. Czy doskoczymy? Doskoczymy. Jak żeby inaczej? Jasne, że doskoczymy. O, cześć. Prawie, że już chciałem dokonać zabójstwa, nie? Już klikałem ten przycisk. Nie chciałem tej flagi zbierać, chciałem gościa złapać tylko i tyle. Nie pykło mi. Nieważne. Lecę sobie na dół. Przy okazji flagę zebraliśmy, też muszę o tym pamiętać, że tutaj była flaga, która już jest zebrana przeze mnie. I ostatni cel został tak naprawdę do wyeliminowania. Więc spoko. I on się znajduje też na dachu. Tyle tylko, że on jest na tyle nisko. Ten dach jest na tyle nisko, że też nie ma raczej szans, żebym go zlikwidował. Nie ma raczej szans, żebym go zlikwidował upadkiem. Zróbmy to w taki sposób zatem. No i pięknie. A teraz myślę, ludziska, że udamy się już do Monteriggioni. Do Monteriggioni po to, żeby właśnie odebrać gotóweczkę. No i tak, i tyle właściwie. Przede wszystkim po to, żeby odebrać gotóweczkę. Jaki jest mniejsza odległość od celu? Już widzę, co on nam odwala. Gro. Dobrze się chłop bawi. A chyba zbyt dobrze się bawi. Już? Dziękuję bardzo. Nie ubrudź sobie rąk zaliczone. Teraz jeszcze zobaczmy, czy mamy kolejne zlecenia dostępne? Tak. Kolejne są dostępne, czyli wiemy też, że tutaj możemy powrócić w przyszłości i się nimi zająć. Ale teraz willa. Hajsik najważniejszy, jak to mówią. Będziemy mieli 50... No równe 50 tysięcy albo 51 tysięcy. 51 tysięcy będziemy mieli na pewno. Fajnie. To są pieniądze, które mi się naprawdę podobają. I właśnie dlatego robię te renowacje. Dlatego, żeby być bogaczem. Normalnie tyle kasy mieć, to tak można sobie życie ułożyć, ludziska. Ale asasyna naszego to nie interesuje. Ezio tutaj walczy za słuszną sprawę. W imię wolności, sprawiedliwości, równości, prawdomówności. Nie wiem, nic innego mi nie przychodzi do głowy. Ale tak, 51 tysięcy jest nasze. Spoko. Do Klaudii nie będziemy zaglądać, nawet nie ma sensu. Też nie ma sensu nawet do Kowala zaglądać, bo tak samo Kowal nic zupełnie nie będzie miał nowego przy sobie, bo to jest wciąż ta sama sekwencja. Musiała być nowa sekwencja odblokowana, żeby właśnie coś Kowal nowego mógł mieć. Także olewamy ten temat i lecimy do Wenecji. Do Wenecji, w której to musimy wyeliminować Emilio Barbarigo i zajmiemy się tym właśnie w następnym odcinku, bo teraz w tym odcinku rzeczywiście czasu na to nie mamy w ogóle. Gilda Złodziei?
Chyba gildia złodziei nam się bardziej opłaca. Nawet nie jestem pewny, czy przypadkiem nasz cel teraz, czy nasze zadanie nie jest właśnie do odebrania w gildii złodziei. I miałem rację, jest do odebrania u Antonio. No ale odbierzemy sobie je właśnie w następnym odcinku. Także ludziska, dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się ten materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie suba. I jeszcze przypominam o możliwości wsparcia kanału, jeżeli by was interesowało oglądanie odcinków z wyprzedzeniem, albo po prostu wsparcie mojej osoby. Tak, Ezio wspiera inne osoby. Wyobraźcie sobie, że to jestem ja tutaj na ulicy, a wy takie pieniądze rzucacie. Nie, no dobra, kończymy. Trzymajcie się. Cześć.